Te protesty i wszystko, co się wokół tego dzieje, jest bardzo wykorzystywane przez rosyjską propagandę. Transport, z którego są naprawdę grube pieniądze, jest przejmowany przez inne państwa. Uruchomiło się Morze Czarne i w związku z tym transport idzie na przykład przez Rumunię. Zresztą jestem chyba jednym z niewielu Polaków, którzy mieli okazję dłużej rozmawiać z Putinem parę razy. I co to jest za typ? Ja akurat nie, 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 jakoś nie jestem pod wrażeniem. Widziałem podnego człowieka, który starał się jakoś nawigować tą swoją rzeczywistością, żeby chronić interesy Rosji. Również tak uważam, że Putin nie jest wieczny. Ja co do tego nie mam wątpliwości, że obserwujemy już proces rozpadu Rosji, która, który się skończy tym, że się od niej odłupią kawałeczki, na przykład na Kaukazie, powstaną jakieś państwa. Po, po tym, jak w Rosji ten imperializm się zapadnie, bo się zapadnie. Będzie częścią Ukrainy, dość autonomiczną, bo tak jest w konstytucji ukraińskiej, i będzie moim zdaniem bardzo bogaty i będzie super miejscem na wakacje. Może się zdarzyć i tak, że w Stanach wygra ktoś, nawet nie Trump, tylko ktoś, kto naprawdę wycofa tak duże poparcie dla Europy. Czy Europa jest się gotowa na to, żeby sobie sama poradzić? Jeżeli teraz nas ktoś słucha, to mówię mu: popieraj rozwój przemysłu, popieraj produkcji amunicji, zmieniły się czasy, trzeba to zrobić, bo to Cię zabezpieczy przed wojną. Dzień dobry, Patryc, już Witam i zapraszam. Na szarym tle, didaskalia na szaro oznaczają, że krajowa polityka będzie królowała, choć mogę Państwu obiecać, że dzisiaj także innych wątków nie zabraknie, ale. Polityk w istocie krajowy, który zajmuje się sprawami międzynarodowymi. Dzisiaj gościem w didaskaliach, profesor Paweł Kowal, dzień dobry. Dzień dobry. Poseł Koalicji Obywatelskiej, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, profesor w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, historyk, muzealnik, politolog. który z tych określeń pańskiego ulubione? Do którego się spada. <grym> <do którego> się... <grym> Muzeanik chyba. Tak. Muzeanik, no proszę. No tak, no i, no i to jest taka, taka, taka rzecz, która jakoś tak przed sobą yy, się mnie definiuje wobec siebie, czyli budowa Muzeum Powstania Warszawskiego i zajmowanie się pamięcią, czyli zajmowanie się yy, tym, jak ludzie postrzegają historię. Yy, bo to nie jest prosta rzecz, a kluczowa do tego, żeby. Formowało się społeczeństwo. Jeśli Państwo jeszcze nigdy nie byli Muzeum Powstania Warszawskiego w Stolicy, to zachęcam. To jest punkt obowiązkowy wśród odwiedzających, a warszawiacy z całą pewnością wszyscy już Muzeum Powstania odwiedzili. Panie ministrze. Nie wie pan, od czego zacząć widzę? Tak, od czego by to a zacząć? Mówili mi moi współpracownicy, że przynosi książki. To przyniosłem. W ubiegłym roku napisałem trzy, znaczy skończyłem. Nie napisałem popisałem dłużej. W jednym roku trzy, tak? A, tak, ale, ale w tym roku nie będzie chyba żadnej. I trzeciej nie mogłem się, nie miałem pod ręką, więc przyniosłem te dwie. Może sobie o tych książkach co nieco wspomnimy, chociaż ta pierwsza interesująca, tytuł, spokojnie już nie będzie. Co się dzieje na polsko-ukraińskiej granicy, jeśli chodzi o rolników? Pan z rolnikami był za pan brat, przynajmniej jeśli się obserwowało obrazki z kampanii przed wyborami. Pojawił się pan w otoczeniu rolników, więc to jest temat panu bliski. Tak. Podkarpacie, Rzeszów. No ale przede wszystkim Ukraina i to, co się tam w tej chwili dzieje, dzisiaj rozmawiamy w dniu Wielkiego protestu. Państwo tę rozmowę też dzisiaj wieczorem obejrzą w dniu. No tak, ale będą protestu. Państwo ją oglądali też później. pewnie później za tydzień, czy za miesiąc, czy za rok. Mhm. I wtedy ta dzisiaj, tak, tak się zastanawiałem, jak, jak mhm. się rozprawić z tym dzisiejszym tematem, bo, bo wtedy on już nie będzie na pewno aktualny. Jednak to jest tak, że te, te protesty. Te protesty wyrażają, to, co jest prawdziwe, czyli. Spadek cen zboża i straty polskich gospodarstw. Tak. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt. Protesty będą charakterystyczne dla całego procesu wchodzenia Ukrainy do Unii. Czy jeszcze potrwają lata? I, warto, I będą różnych rzeczy dotyczyły i nie wszystkie da się przewidzieć. I trzeci punkt, ale ogólny obraz, i to chciałbym podkreślić, relacji polsko-ukraińskich jest bardzo dobry. Bo to, czym, o czym ja mówiłem w ostatnich dniach, to mówiłem to i polskim Politykom I znajomym różnym, bo w Polsce to z każdym rozmawiam, kogo spotkam, ludzie mnie o to pytają, ale też dużo o tym mówiłem ukraińskim politykom, na przykład w Monachium, żeby nie zapominali, że cały obraz jest pozytywny. Dla polskiego biznesu bardzo ważnym elementem jest otwarcie ukraińskiego rynku i szybko, skokowo rosnący eksport. Niektóre produkty, nie chcę tutaj e, robić reklamy żadnemu z nich, czasem zaskakujące na przykład dla mnie, naprawdę zdobywają ukraiński rynek. Czyli cały obraz jest pozytywny. E, protesty, protesty rolników. No nie wiem, niech pan proszę uruchomi swoją pamięć. Od kiedy jesteśmy na tym świecie i zajmujemy się polityką, to ciągle gdzieś ktoś protestuje, jeżeli chodzi o rolników w, w Europie, zresztą nie tylko w Europie, ale w Europie szczególnie. Mhm. A to wysypują pomidory, a to kapusta, a to ziemniaki. A to blokują drogi. To jest część krajobrazu. My musimy sobie z tym radzić. Rząd, yy, szczególnie chciałbym podkreślić rolę ministra sikierskiego, bo, bo, bo widzę w nim super doświadczonego polityka, robi co może, rozładowuje te protesty, negocjuje, no i tyle. No. i, i to jest, z tą sprawą jest tak, że ona jest poważna, ale ci, którzy z niej robią główną, też nie są, też, też nie pokazują prawdziwego obrazu. Tylko że. Jeśli te protesty rolników odbywają się w innej części Europy, to w kraju sąsiadującym nie ma wojny, i jeśli odbywają się w innych momentach, mówi Pan, odkąd pamiętamy to, prawda, to też w tych momentach, które pamiętamy, nie było wojny. I teraz ten kontekst wojny jest niebywały niesamowity. I nawet jeżeli ktoś idzie gdzieś w stronę słońca. I ta przyszłość jest rzeczywiście fantastyczna, ale potyka się po drodze, nie zauważając o coś, to jeżeli to są tylko potknięcia, wstaje i idzie dalej, to w którymś momencie może się tak potknąć, nawet jeśli ten cel tam daleko jest korzystny, że utrze sobie nos albo złamie rękę, nogę i już w ogóle nie będzie chciał iść. I ma Pan oczywiście rację, że ten obraz duży jest dobry, istotny i on jest ważniejszy, tylko boję się, że po drodze, jak my się tutaj gdzieś potkniemy, to ten dobry i ważny obraz nam się zamarza, i może w ogóle nigdy do niego nie dojdziemy. Że ta, ta... No, ale wolałbym, żeby być realistą wobec mhm. tych, którzy nas słuchają. To znaczy, protesty będą, będą także blisko granicy. Można tylko apelować, są inne. Dobre sposoby protestu, bo to chodzi przecież, żeby był skuteczny, ale można skutecznie w różny sposób apelować. Faktycznie to zbliżenie do granicy jest problemem. Granica ma znaczenie strategiczne. No, te wszystkie rzeczy powiedzieliśmy, i dalej jest polityka. Polityka czasami polega na tym, żeby pogodzić dużo różnych racji. No i jeżeli mamy dzisiaj okazję sobie tak spokojniej porozmawiać, no to dokładnie to chciałbym powiedzieć. Nie ma tutaj prostej recepty. Ci, którzy Odczuwają, że muszą protestować, będą protestować. Tak jest na zachodzie i nic z tym nie zrobimy. Lepiej, żeby wybierali miejsca nie tuż przy granicy i nie blokowali granicy. Szczególnie, że protesty w większości dotyczą polityki rolnej Unii Europejskiej, czyli są takimi superunijnymi protestami. W gruncie rzeczy one dotyczą, przecież jak się słucha tych protestujących, to oni przede wszystkim protestują przeciwko polityce. Komisji Europejskiej, a dokładnie nawet Janusza Wojciechowskiego, który jest komisarzem do spraw rolnictwa. No więc to w ogóle z Ukrainą ma jeszcze taki dość słaby związek. Mhm. Czyli powinni pojechać do Brukseli, no ale tu im łatwiej... czy znaczy wie pan co, nie będę nikomu radził, gdzie ma protestować, jak ma protestować. Mogę tylko tyle powiedzieć. Wiem, że są różne inne formy protestów. Może warto faktycznie teraz wybierać inne, bo tutaj strategicznie jest problem i możemy dużo różnych rzeczy napsuć. Jeżeli ktoś mnie słyszy, może to wziąć pod uwagę, może nie. Co ja mogę komuś w demokratycznym kraju powiedzieć, gdzie ma protestować? A jeżeli protestują zgodnie z prawem, no to rolą rządu, jest perswadować rolę takich osób jak ja, także to robię. Byłem tam w okolicach Bożego Narodzenia na, na tym proteście. Tłumaczę, dlaczego trzeba trochę inaczej do tego podejść. Ktoś posłucha, to posłucha. Nie posłucha, to to co zrobi. Mhm. No dobrze, a no bo z jednej strony jest też, z drugiej strony jest też prasa ukraińska, są też opinie Ukraińców. Słyszymy o pięciu kierunkach, na których trwa, czy ma się rozkręcić, ofensywa z kolei rosyjska. Z jednej strony te transporty, które mogłyby spokojnie. Płynąć przez polską granicę do Ukrainy, ta granica nie jest spokojna, no To, to jest, jest, przejścia są blokowane. Hmm. Czy transporty specjalne zazwyczaj nie są blokowane? To one, ich dotyczy specjalna umowa międzynarodowa i one są w specjalny sposób traktowane, ale nie ma co, znaczy wie pan, granica nie powinna być blokowana. No nikt, kto rozsądnie myśli, nie będzie mówił, że dobrze jest blokować granicę w trakcie wojny. Ja się upominam tylko o to, może ktoś usłyszy, może usłyszą nasi widzowie, żebyśmy nie stracili jakichś historycznych szans. I nie mówię tu o jakichś naiwnych rzeczach, ponieważ jest już widać, że transport, z którego są naprawdę grube pieniądze, jest przejmowany przez inne państwa, że uruchomiło się Morze Czarne i w związku z tym transport idzie, na przykład przez Rumunię, że pojawiły się już pieniądze na porządne inwestycje drogowe i kolejowe, więc widzimy, zobaczmy cały obrazek. Cały obrazek to jest. Już następujące zyski polskiej gospodarki, które wynikają może mniej z wojny, a bardziej z tego, że Ukraina ma otwarty rynek, bo już podpisała DCFTA, czyli taką specjalną umowę, która tworzy strefę wolnego handlu między Ukrainą a Unią Europejską. Dodatkowo jeszcze ta, 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 ta granica będzie otwarta i jeszcze do tego Ukraina będzie negocjowała wejście do Unii. To są procesy, na których możemy ogromnie Naprawdę dużo zarobić. I mówią mi o tym przedsiębiorcy. Wie Pan jak to jest? Ci, którzy zarabiają, czyli mają miejsca pracy w Polsce, u których część naszych oglądających pracuje, dla których oni pra pracują, tam ci przedsiębiorcy, którzy zawożą rzeczy na Ukrainie, tam sprzedają, narzekają trochę na kolejkę. Powrotną, ale przede wszystkim wolą, żeby o tym głośno nie mówić, bo boją się, że tam coś stracą. Bo dzisiaj tam się, otwierają ogromne, tam się otwiera ogromne pole do sprzedaży. Tak było przy każdym rozszerzeniu Unii Europejskiej. Rynek działa w dwie strony, otwiera się granica i są ogromne możliwości sprzedaży, tworzenia małych biznesów. A w drugą stronę, ze względu na wojnę, jest, są duże możliwości zarobienia na transporcie. No i te rzeczy też trzeba brać pod uwagę, bo inaczej prześpimy jakąś historyczną okazję, ktoś inny to... To widać już zresztą, że na południu <coughs> Rumunia mocno w to wchodzi. Ja się z tym zgadzam i te argumenty do mnie trafiają, ale ja jestem... Dziennikarzem w Dużej Warszawie. Zastanawiam się, co by pan powiedział widzą, którzy są rolnikami z Podkarpacia, nawet głosowali na Pawła Kowala. I oni mówią: To, to ja to rozumiem, Panie Pawle. No, głosowałem na pana, te argumenty do mnie trafiają, nie jestem antyukraiński, ale ostatecznie liczy się bezpieczeństwo mojej rodziny i bilans finansowy mojego gospodarstwa. A tu jest rola państwa. Państwo tę rolę zaczęło wypełniać, czyli to są te negocjacje, które teraz są prowadzone z, z, z Komisją Europejską. Które prowadzi minister Siekierski i ja wiem już jakie to są, tylko nie jestem poważny, żeby o tym mówić. Są, są mechanizmy, żeby chronić te sektory. Przecież ja jestem ostatni, który by tego nie rozumiał. I to jest ABC europejskości rozumianej też w tym kontekście poszerzania Unii. Przy każdym poszerzeniu Unii jakieś sektory w niektórych państwach traciły i trzeba było je wtedy szybko wesprzeć po to, żeby przetrwały lub żeby miały czas na prze na przeformatowanie się, bo było taki klasyczny przykład Holandii: to jest tak, że jak się otwiera rynek i możesz kupić taniej, to są dwa sposoby: albo trochę się zabezpieczyć, na przykład jakiś sektor, zrobić jakieś limity, okresy przejściowe, i to, to działa, ale jest jeszcze też inny sposób, na przykład taki, nastawić się bardziej na przetwórstwo, kupować tańsze rzeczy, przetwarzać, sprzedawać drogo i na tym zarabiać. Są różne podejścia do tego tematu. I trudno powiedzieć, jakie my powinniśmy wybrać. Więc po prostu temu, kto, kto, kto się dzisiaj czuje zagrożony, to bym powiedział Państwu, tego, żeby ci pomogło, żeby negocjowało z Komisją Europejską. Poprzedni rząd zawalił, nie negocjował, nie przewidział pewnych rzeczy, które w tym wypadku można było przewidzieć. Zrobimy to. No i na ile się da będzie dobrze. I, i, i po prostu czuj się bezpiecznie. Mhm. Nie? A jak na granicy polsko-ukraińskiej wśród rolników. Y znaczy, ja mówię tak spokojnie, tylko też chcę, żeby nie powstało wrażenie, że jestem jakiś odklejony, bo, bo jeżeli chodzi o napięcie po obu stronach wokół granicy, ono naprawdę wzrasta. I nie, nie, też nie byłoby rzetelne, gdybym o tym nie powiedział, że w gruncie rzeczy każda rozmowa z ukraińskimi politykami, już nie mówię o Monachium, ale y, na przykład widziałem się w niedzielę wieczorem z Mykołą Kniarzyckim, y, wybitnym dziennikarzem ukraińskim. Po deputowanym do Rady Najwyższej, też żeśmy o tym rozmawiali. Każda rozmowa w gruncie rzeczy dzisiaj jest o tym z Ukraińcami. I na Ukrainie to jest dominujący temat, jeżeli chodzi o relacje z Polską. I tu też jest ryzyko, że na przykład stracimy ten mir pa państwa i społeczeństwa, z którym Ukraińcy się najbardziej utożsamiali przez ostatnie lata. Oni to rozumieją? Te to pańskie argumenty? Kiedy już spokojnie siedzimy tak jak z panem, tylko wie pan, taka, taki, żeby był czas na dyskusję, godzinę yy, czy ponad godzinę. To nie tylko, że w dziennikarstwie nie ma czasu zazwyczaj, ale nie ma też w realu często, więc trzeba spokojnie usiąść, muszą wysłuchać, żeby zrozumieć, że ja nie ignoruję tego tematu, tylko po prostu domagam się tego, żeby ludzie, którzy myślą, którzy analizują, brali pod uwagę szerszy kontekst i to wszystko. Mhm. I zobaczyli też szanse, które się z tego biorą. Jeżeli chodzi o, o, o polski biznes, to akurat przedsiębiorcy to rozumieją bardzo dobrze, bo, bo rozmawiam z nimi, tylko te często nie mówią, widzą, że granica jest zablokowana, wiedzą, że to im może zaszkodzić, że to nie jest sposób na chronienie branży. Sposoby na chronienie branży są inne i tym się zajmuje Ministerstwo Rolnictwa czy Ministerstwo Transportu w kontekście transportu. Natomiast generalnie blokowanie granicy szkodzi nie tylko komuś, kto idzie z Ukrainy, ale także wielu polskim przewoźnikom, którzy na przykład coś eksportują albo którzy zamierzają eksportować. A jak pan, panie profesorze, ocenia takie ryzyko? Jak wysoko ocenia pan ryzyko, że wśród protestujących na granicy rolników, Jest rosyjska agentura. No tak, oczywiście, że takie ryzyko jest zawsze, tylko że nie można robić takiego założenia, każdemu, kto protestuje, że odczuwa się. zagrożenie no. mówić, że jest rosyjskim agentem. No, tak się nie da. Tak ale tak służby, się, tak służby się nie da rozmawiać. Służby specjalne, szczególnie rosyjskie, to jest ich abecadło. Wszystkich służb, jak sądzę, wykorzystywanie okazji. Bo ja, są, są jakby dwa elementy. To znaczy, yy, nigdy bym się nie ośmielił powiedzieć komuś, kto protestuje i kto. Po prostu ja pochodzę faktycznie z tej ziemi, to dokładnie z ziemi podkarpackiej i nigdy bym się nie ośmielił powiedzieć komuś, kto protestuje, słuchaj, ty jesteś ruskim agentem. Mhm. No żeby coś takiego powiedzieć, to jednak... Nie, ci ludzie protestują w obronie własnych interesów swoich rodzin. nie Dla wykluczam, po że ktoś jest ruskim agentem, ale no, takie rzeczy się mówi tylko wtedy, jeżeli się wie, ma dowody. Mhm. I myślę, że w Polsce powinny się skończyć czasy, kiedy tak się wyzywa jedni drugich. Ale oczywiście w sferze informacyjnej te protesty są bardzo wykorzystywane, no to też jest prawda, nie? Jak już pan tak się odwołuje do tych moich podkarpackich związków i korzeni, to my mówimy, co prawda, nie grzech. Nie? I co prawda, nie grzech jest tak, że te protesty i wszystko, co się wokół tego dzieje, jest bardzo wykorzystywane przez rosyjską propagandę, a dzisiejsze wojny to są także wojny informacyjne. Takie wojny całkowite, totalne, Rosjanie tak do tego podchodzą, to jest, oni widzą to jak taką kanapkę. Jest to, co robią na froncie rosyjsko-ukraińskim. Jest to, co robią w sferze informacyjnej, jest to, co robią w sferze dyplomatycznej, to jest jeszcze bardziej niż dawniej traktowane jako pewna całość. Czyli takie w działanie wielotorowe. Tak. I w tym, sensie, w tym sensie to jest oczywiście bardzo niebezpieczne. Ja zresztą robię co mogę, żeby to także Ukraińcom tłumaczyć. Te argumenty, które teraz mówię, właściwie co tydzień nagrywam e, tak z pół godziny. Materiału ze znaną ukraińską dziennikarką Marią Górską. To się bardzo dobrze rozchodzi na Ukrainie. Nagrywamy to po polsku. W Polsce też to można obejrzeć, bo, bo, bo ta podstawowa wersja jest po polsku, ale jest to tłumaczone na ukraiński i staram się, żeby stale. To wszystko tłumaczyć, uspokajać, nie, żeby rozumieli Ukraińcy też ten proces, w który wchodzą, proces negocjacji. Bo Ukraińcy wchodzą nie, nie tylko w tę fazę no, przeciągającej się wojny, która pewnie o tym jeszcze będziemy rozmawiali, ma dużo różnych aspektów, ale też w, negocja w proces negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej. I to drugie, Powoduje, że nie można na, na każdy problem odpowiadać: My jesteśmy Ukraińcami, mamy wojnę i proszę nam ustąpić. Dlatego, że jeżeli nawet jeszcze z Polakami tak można porozmawiać, bo Polacy też w naszej kulturze politycznej są te emocje, to tak się już nie da porozmawiać nie wiem, z Holendrem czy Duńczykiem. Po prostu Ukraina jest dużym państwem, ma du dużo jest tych aspektów współpracy. I są różne interesy. Są różne interesy i trzeba do negocjacji podchodzić jak do negocjacji. Mhm. Tam, gdzie chodzi o dostarczenie Ukraińcom. Amunicji, broni, żeby mogli się. No, że, że to jest taki nasz rachunek, że dzisiaj to jest taniej, dzisiaj im pomóc, niż by było za 2-3 lata, kiedy Putin się wzmocni. To tu można te emocjonalne argumenty stosować. Ja je na przykład stosowałem ostatnio w Monachium. Miałem takie wystąpienie w obecności sekretarza generalnego NATO, ministra spraw zagranicznych w moim gronie, ministra spraw zagranicznych Niemiec, z którym ostatnio parę razy też miałem okazję rozmawiać, i używałem bardzo emocjonalnych argumentów, porównywałem te. To, to, to oczekiwanie na froncie, na, na amunicję do sytuacji powstania warszawskiego, no, staram się robić wszystko, żeby tutaj mobilizować. Także wiem, że te emocje grają rolę, ale tam, gdzie chodzi o negocjowanie, nie wiem, ile zboża i jak przewieźć, no, trzeba trochę więcej pragmatyki, bo moim zdaniem inaczej to się nie da. No. Mhm. A ma pan takie wrażenie, że, że na początku te interesy nie grały tak istotnej roli i że one zaczynają odgrywać teraz i to głównie po stronie ukraińskiej? Przypominam sobie książkę Zbigniewa Parafianowicza, który, który mu pisał tej wielkiej przyjaźni. Załęckiego z Dudą, a teraz, jak pisze Parafianowicz, Załęski już nie potrzebuje asystenta, dlatego ta przyjaźń z Dudą już jest chłodna. Właściwie nie, nie ma mowy o przyjaźni. Z ich strony są interesy. Czas, żebyśmy się też zajęli polskimi interesami. No, ale przecież niczym innym się nie zajmujemy. To, znaczy nie, ten czas nadszedł, i, i, i myślę, że naprawdę rząd, jeżeli chodzi o te kwestie, Ukraina, Polska, Komisja Europejska. Twardo i wiem to teraz, bo, bo, bo biorę udział w spotkaniach, mam informacje ze środka, mogę to powiedzieć, to jest bardzo twardo reprezentowane, ale przecież podstawowym polskim interesem dzisiaj jest to, żebyśmy byli bezpieczni i żeby wojna nie doszła do naszych granic. Znaczy, jeżeli my będziemy robić tak, że się dziwimy. Ludziom od Trumpa, że oni tego nie rozumieją, a my w Polsce możemy o tym zapomnieć, no to jaki mamy powód, żeby się dziwić, nie wiem, komuś z Alabamy, jakiemuś tam politykowi z Alabamy, że on tego nie, nie kuma? No to chyba tym bardziej my powinniśmy to rozumieć, że ta wojna jest naprawdę blisko nas i że jeżeli damy Putinowi chwilę wytchnienia, to następnie uderzy na kolejnego sojusznika. Nie wiem, może nie na Polskę, to też nie chodzi o to, żeby straszyć. Yy, wiem, ile było dyskusji wobec tych, po tych wypowiedziach ministra Pistoriusa, ministra obrony Niemiec, który powiedział, że tam już nie pamiętam, dwa, trzy czy 5 lat. No nasz szef BB mówił o trzech. Nie ma znaczenia to zresztą, bo przecież nikt dokładnie nie wie ile, mm. bo, bo to nie jest oparte na jakiś. W szczegółowych analizach, tylko jest oparte na takich odczuciach, trochę na podstawie mhm. danych, które docierają, ale wiadomo, że ten mechanizm jest bezwzględny. To znaczy, jeżeli się da wytchnienie Putinowi, to Putin się odwinie. Mhm. To na jest przykład, proste. Na przykład w Estonii. Gdzieś. Nie chcę wymieniać żadnego państwa, bo jeżeli wymienię, to tak jakbym trochę nakierowywał uwagę na to mhm. państwo. Ale tutaj nie ma miękkiej gry, naprawdę. Mhm. Jeżeli tego sobie w głowie nie poukładają europejscy politycy, to było widać. Tę ambiwalencję europejskiej polityki było widać właśnie w tym Monachium, nie? bo Monachium to jest największa w sumie konferencja o bezpieczeństwie na świecie i tam naprawdę przyjeżdżają. Nawet nie jestem w stanie wymienić dla pana tych wszystkich uczestników. Przed chwilą pan z niej wrócił. Właśnie wróciłem i dlatego tak na świeżo to mam w głowie i widzę, jak tam, jak, jak, jak elektryzowało tam wszystkich to, ta informacja o śmierci Nawalnego. Ale też widziałem, że ta dyskusja ma taki swój rytm. Nawalny. Potępiają Putina, na szczęście. Dwa kroczki dalej. Pytanie to, co w takim razie Ukraina wchodzi do NATO? I wtedy się zaczyna, a no jednak tutaj inaczej. I wtedy się odzywa, no to, to jest to, to, co najgorsze. Nie czy ten duch porozumienia mhm. można powiedzieć monachiński. Duch porozumienia z diabłem, nie? Mhm. bo to jest taki, taki duch porozumienia z diabłem. To zostajemy w Monachium na chwilę, tylko wyglądamy przez okno, żeby spojrzeć jeszcze raz w stronę polsko-ukraińskiej granicy, zamykając już ten wątek. Mówił Pan o tym, że nie może Pan powiedzieć o szczegółach różnych negocjacji Ministra Rolnictwa, jak dobrze zrozumiałem. Ministra Rolnictwa i też cały ten pion, który zajmuje się integracją a, europejską. A kiedy poznamy szczegóły? Mówił Pan, kiedy jest szansa na jakąś konkretną decyzję? Ale pan co, Moja rola nie jest taka, żeby wchodzić w rolę. To, co mogę powiedzieć i zapewnić, i wiem, że nie, nie wprowadzam. W błąd, to te negocjacje się toczą i jest sposób na to, żeby chronić poszczególne branże. I wszyscy sobie muszą dać trochę czasu. Czyli położyliśmy i mówić, takie rozwiązania na stole. Są takie rozwiązania, one są znane Unii, przecież to nie jest tak, że to jest pierwszy problem w historii Unii. Ten pierwszy, ta pierwszość tego problemu polega wyłącznie na tym, że jest kontekst wojenny. Tyle te, kropka. Okay. A jeszcze pytając o. Tę potencjalną agenturę. Rozumiem, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szczególnie ta, ta część kontrwywiadowcza, funkcjonariusze na. Jestem granic. pewien, że się tym zajmują i muszą to, muszą to obserwować. To są na granicy. Mamy nadzieję. Muszą nie? to obserwować we wszystkich sferach: i w tym, co się dzieje w realu, i w tym, jak to potem funkcjonuje w, w tej sferze informacyjnej, bo ta sfera informacyjna ma ogromne znaczenie teraz. Na przykład dla nas stanowi niebezpieczne niebezpieczeństwo, jeżeli na świecie się przyjmie taka opinia, że Polacy są z Ukraińcami pokłóceni. To, my też, to nie jest dobrze to przeciągać za długo. Jeżeli ja, ja taki mam uspokajający, to, to po pierwsze trochę mam taki charakter. Po drugie, znam relacje polsko-ukraińskie i mam do tego w związku z tym już taki pewien, e, myślę, że sensowny dystans, bo wiem, że rzeczy, które dzisiaj są gorące, jutro niekoniecznie będą gorące. Dlatego się obawiam, żebyśmy nie e, schrzanili naszego podcastu dzisiaj, bo jak tylko o tym porozmawiamy, to to jest ok, to jest ważne dzisiaj, ale za tydzień może być już rozwiązane. Tak, dlatego wychodzimy z, z tego tematu i ja o Monachium chciałem trochę zapytać. E... Chodorkowski, Kasparow. Spotkał się pan z nimi, rozmawiał jak patrzą na Rosję, jak patrzą na sytuację rosyjsko-ukraińską? Bo przyjechałem w ten dzień, kiedy, kiedy przyszła wiadomość o śmierci Nawalnego. Akurat byli Chodorkowski i Kasparow. Z Kasparowem się znamy, o, tu nie pamiętam już ile i kolegujemy. No i taka była od razu okazja, żeby porozmawiać. Poszliśmy na herbatę wieczorem, a trochę powspominać Nawalnego, trochę się zastanowić o tym, nad tym, jak dalej będzie funkcjonowała. Ta wolna Rosja, bo, bo oprócz tej Rosji Putinowskiej jest przecież wolna Rosja, którą reprezentuje Nawalny, którą reprezentował Nawalny, którą dzisiaj reprezentuje po jego śmierci Kasparow Chodorkowski. To są najbardziej znane nazwiska, ale nie tylko. W, w Wilnie przybywa współpracownik współpracownik Nawalnego, e, Władimir Miłow, z którym też się z nami i przyjaźni od lat i, i, i myślę, że to. Tacy ludzie będą otworzyli tę nową Rosję. Ale najgorsze jest to, że w więzieniu pozostaje Władimir Karamurza. Pamiętam dzień, kiedy zdecydował się wrócić do Rosji, i spotkaliśmy się jeszcze w Wilnie. i Mówiłem mu: Słuchaj, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyś ty teraz wracał. No i pojechał i od razu się znalazł w tarapatach. No i tak. Nawalny wracał, musiał wiedzieć, że wraca. Właściwie na śmierć. No, prędzej czy później to się wydarzyło. Zresztą on nagrał taki film, w którym mówi. Politycy trochę kalkulują. Nawalny był politykiem. On był wybitnym politykiem. Grał oczywiście w bardzo niesprzyjających warunkach, ale on. Ja, nie, ja bym nie powiedział, że on wracał na śmierć. On był odważny, bo brał pod uwagę, że tak może być. Ale on przecież nie wracał po to, żeby go zabili. On wracał po to, żeby. Zmieniać politykę Rosji. Zresztą to było powiązane też w czasie z tym, jak on zmieniał swoje poglądy. Pamiętajmy, chociaż bardzo mnie to denerwowało, jak w dniu śmierci Nawalnego wszyscy przypominali jego stare poglądy też takie trochę imperialne, neoimperialne co tu dużo mówić. Ale Nawalny też z czasem dojrzewał, zaczął inne rzeczy mówić. Potem ogłosił rok po napaści z 1922 roku Rosji na Ukrainę, ogłosił taki specjalny manifest, gdzie się wycofał ze swoich wcześniejszych poglądów. I ja bym nie powiedział, że on wracał na śmierć w takim rozumieniu, że myślał: Wrócę i mnie zabiją. Bo Myślę, że tak mhm. jednak nie było, myślę, że było Ale tak, że brał pod uwagę taki scenariusz, pod uwagę taki scenariusz podjął ryzykowną grę, tak, to, to jest taki szlachetny wymiar polityki, nie? że ktoś w polityce coś jednak dużego ryzykuje, on dużo, dużo zaryzykował. Myślę, że miał prawo uważać w jego głowie, z jego perspektywy, mógł uważać, że jest tak, że jego tam gdzieś w Rosji ktoś poprze w końcu, że jeżeli coś się rozsypie na Kremlu i to była słuszna diagnoza. Również tak uważam, że Putin nie jest wieczny. Gra była o to, że jeżeli dojdzie do jakiejś zmiany na to on Kremlu, na miejscu. to on będzie na miejscu, mhm. będzie mógł wystartować w wyborach, będzie mógł z jakąś ekipą przejąć władzę i w tych jego kalkulacjach nie było nic złego, to jest normalna polityka, i świadomość tego, jak przebiegają transformacje w naszych częściach świata. System w Rosji jest bardzo domknięty, to jest bardzo zaawansowany system autorytarny i ma elementy totalitarne. Tak bym go określił politologicznie, tam jest trudno się przebić, no ale on wiedział, że gdyby doszło do pałacowego zamachu stanu, który w Rosji jest najbardziej prawdopodobny, no to wtedy on będzie na miejscu, będzie mógł przyjąć władzę. Zdawał sobie też sprawę prawdopodobnie z tego, że Rosja jest w okresie takiego mocnego rozpadu, tylko te rozpady Rosji zawsze trwają długo. Powiedzmy, 1905 rok atak na pałac zimowy i i początek zmian, które dopiero się skończyły w 17-18 roku, czyli ten rozpad Rosji Imperialnej, to był naprawdę długi proces, kilkanaście lat. Potem Czasy Gorbaczowa, w gruncie rzeczy trzeba już liczyć rozpad Związku Sowieckiego, powolny, te, te procesy wyraźne rozpadowe już koniec 78, 79 rok. Można by powiedzieć od wyboru Jana Pawła II, od, od Brzezińskiego w Stanach, to już był taki moment, kiedy już widać, historycy to widzą, że to już była destrukcja Sowietów, no ale to też trwało kilkanaście lat, czyli my już weszliśmy w ten proces. Ja co do tego nie mam wątpliwości, że Obserwujemy już proces rozpadu Rosji, która, który się skończy tym, że się od niej odłupią kawałeczki, na przykład na Kaukazie, powstaną jakieś państwa. To wszystko będzie, to jest przed nami. Natomiast ten okres jest szalenie niebezpieczny, ten czas jest niebezpieczny, dlatego że wtedy dzieją się w Rosji zawsze dziwne, Trudne i niebezpieczne procesy, i tak będzie moim zdaniem i tym razem. To, to jest realna obawa, ale Nawalny się w to wpisywał. Myślę, że on rozumiał, że jest w tym procesie i że zawsze może coś się wydarzyć. Eee. Tak. W jednym z filmików Nawalny powiedział, trochę szykując widzów na, na swoją śmierć, powiedział, że jeśli to się wydarzyło, jeśli wy to oglądacie, jeśli to się wydarzyło, to znaczy, że, że ja nie żyję, ale to znaczy, że jesteście w tej chwili mocni jak nigdy. Czy teraz tak jest w istocie? Czy teraz jest taki jakiś moment na jakieś przełamanie? Czy, czy to, że Putin zdecydował o śmierci Nawalnego, to jest oznaka wielkiej słabości Putina, a jednocześnie wielkiej siły opozycji, która mogłaby tę szansę teraz właśnie wykorzystać? No, gdyby był silny, to by tego nie robił. On się czuje słaby. Bał się nawet czuje, więźnia za kołem on podbiegunowym. Się czuje, no, wywożąc go już za to koło podbiegunowe, przecież całkiem niedawno, czyli zmieniając mu miejsce tej kolonii karnej, to on sobie zdawał sprawę, że go szykuje na śmierć to już było jasne. To tutaj było tylko kwestia. Już cud się mógł zdarzyć tylko. Więc Putin mu... No to od Putina jest dużo napisane. Zresztą jestem chyba jednym z niewielu Polaków, którzy mieli okazję dłużej rozmawiać z Putinem parę razy. Co to jest za typ? Ja akurat nie, 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 jakoś nie jestem pod wrażeniem. Czytam, jak niektórzy wspominają te spotkania. Dla mnie ta najdłuższa rozmowa była po katastrofie smoleńskiej w nocy wtedy, więc... Widziałem chłodnego człowieka, który starał się jakoś nawigować tą swoją rzeczywistością, żeby chronić interesy Rosji. Czyli kakiebista taki, tak chłodny. No, znaczy, to jest na pewno taka podstawowa cecha rozumienia polityki przez Putina, czyli rozumienie polityki w kategoriach operacji specjalnej. Normalnie rozumiemy politykę przede wszystkim w kategoriach procesu społecznego. Czyli, że ludzie się przeciwko czemuś buntują, że jest coś autentycznego, to przybiera jakieś tam formalne kształty. Taka KGB polityka to jest polityka operacji specjalnych, gdzie wszystko się wydaje operacją specjalną. Ludzie wychodzą na ulicę w Kijowie, oni mówią, to jest operacja specjalna, musiało to przygotować się jej. I to jest cały czas myślenie w ty, w ty, według, tego, według tej kategorii. Więc Putin rozumie rzeczywistość w kategoriach operacji specjalnej. Natomiast. Są, jest też, są też w nim te elementy takie dotyczące emocji, zazdrości. Myślę, że z Nawalnym to było tak, że Nawalny młodszy, przystojniejszy to wszystko. W ogóle w analizie politycznej, a tutaj jest biografia Magdaleny Bakanowicz, jest kolejna biografia, którą napisałem, pisałem kiedyś biografię Jaruzelskiego i wtedy się nauczyłem, że właściwie e, pisanie o innych ludziach bez zastosowania e, mechanizmów psychologicznych, bez znastwa tych mechanizmów, to w ogóle niewiele można, szczególnie o politykach, powiedzieć. Dla polityków to wszystkie rzeczy są ważne. E, czy jesteś szanowany, czy nie, czy masz... Ambicje rzecz, tak, jakieś czy nie masz. Więc mhm. Putin, jak patrzy na Nawalnego, czy jak patrzył na Nawalnego, to patrzył też w tych kategoriach, że ludzie go lubią, że ludzie go szanują, a Putin tak dużo zrobił. Mówię o jego percepcji. Tak, nie? Tak. On myśli o sobie ja, tak dużo zrobiłem, ja tutaj pilnuję Rosji, no przecież on nie myśli o sobie źle. On myśli, że jest dobrym człowiekiem w jakimś sensie, że jest wybitny, że jest Mesjaszem ja Rosji, Rosji, że jest Nowym Piotrem I. Mhm. No takie rzeczy na pewno myśli, jakieś takie. E, dokładnie tego nie wiemy. I patrzy na tego Nawalnego i myśli kurczę, a, a tamten ma szacunek, a tamtego ludzie, a o tamtym myślą, że jest, że jest patriotą. No i wreszcie dochodzi do momentu, kiedy idą wybory. On nie wie, co w tych wyborach się wydarzy. W tym sensie, że on wygra te wybory, to jasne, ale jego otoczenie będzie miało na przykład dostęp do prawdziwych danych o tym, o, o, jak ludzie głosowali. Będzie widziało, czy Putin ma legitymację w niektórych W niektórych sercach nie. zasiluje się niepewność, jakaś korozja. I wreszcie u samego Putina. Czy przypadkiem jego otoczenie nie powie, dobra, to wypuśćmy na walnego z więzienia. Nie? W historii Rosji, tych sytuacji, kiedy ktoś odgrywał. Y, bardzo różne role, nie? Pamiętamy 1905 rok mnicha Gapona, który był pierwszym nichem, przywódcą, przywódcą robotników Petersburga, a potem się okazał agentem ochrany i to wszystko w jednej osobie, więc z tego powodu, że Nawalny kiedyś miał dobre relacje na Kremlu i był nacjonalistą rosyjskim, nie wynikało, że Putin to doskonale rozumiał, a nagle może być demokratą. Nie w takim rozumieniu, że to jest cyniczne, tylko przeszedł jakiś proces, Zachód go lubi, ludzie go szanują, ma szacun, no to może ktoś z mojego otoczenia wymyśli, że że teraz na walę I to wszystko spowodowało, że oni się na to zdecydowali. Widocznie też wojna nie daje legitymacji, bo to jest taki też mechanizm, który może warto wytłumaczyć, że dla Putina, i okres władzy Putina w Rosji od 2000 roku, a tak naprawdę już jego wpływów od połowy lat 90. to jest okres, który można opowiedzieć przez historię kolejnych wojen. Te wojny służyły do tego, żeby, i tu jest trudne słowo, ale w każdym takim wywiadzie czy w wystąpieniu powinno być jakieś trudne słowo legitymizacja. On szuka legitymizacji przez wojnę. Czyli wywołując wojnę, przekonuje swoich, swoje otoczenie. No, zobaczcie, nie udało mi się może zmodernizować Rosji, nie udało mi się zrobić jej nowoczesną, nie udało mi się poprawić losu ludzi gdzieś tam w Jakucku, Irkucku nie wiem, gdzieś, gdzieś na końcu świata, można powiedzieć, ale broni Rosji. Nie możecie mnie teraz odsunąć, bo akurat prowadzę no, wojnę. Wczoraj rano rozmawiałem z Pawłem Reszką, który zwrócił uwagę na ciekawą rzecz. Zawsze, kiedy poparcie Putina spada do poziomu gdzieś 60%, możemy mieć pewność, że wydarzy się coś niesamowitego, na przykład wywoła wojnę. No, to, to, to najczęściej I potem rośnie. Jest, to najczęściej jest wojna i agresja, bo to jest właśnie ten mechanizm, że jak nie masz legitymizacji w społeczeństwie, to szukasz tej legitymacji poprzez wojnę. Żeby powiedzieć swojemu otoczeniu, nie możecie mnie teraz, to nie zawsze pada wprost, ale to jest sygnał do otoczenia, nie możecie mnie teraz ruszyć, dlatego że ja prowadzę że jest wojnę w, tak w imieniu jest. Rosji. I takim momentem trudnym dla Putina, w tym sensie Putin nie wygrywa łatwo tej wojny, tym trudnym momentem dla Putina była przegrana bitwa o Kijów w 1922 roku. To jest rzecz, która nam już trochę została gdzieś w pamięci dalej, bo było dużo potem różnych wydarzeń, bo jeszcze był i Hersoń, i Charków, ale przede wszystkim Kijów. To było jednak porażające. On był pewien, że zdobędzie Kijów. Zdobędzie Kijów niemilitarnie, że go okrąży i że Kijów się podda. Brak e, zwycięstwa pod Kijowem był ogromną porażką Putina i przesądził, że ta wojna nie może się skończyć takim, już w żadnym właściwie scenariuszu, takim pełnym zwycięstwem Rosji. No to pytanie do szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, skoro rozmawiam o Federacji Rosyjskiej, ale interesuje mnie to takie polskie spojrzenie na Rosję, to znaczy jaka powinna być dyplomacja wobec Federacji Rosyjskiej? Co powinniśmy robić? Jaki jest nasz główny cel w relacjach międzynarodowych? I teraz yy, mruży Pan oczy i wyobraża sobie, że Pan zadaje to pytanie kiedyś Geremkowi albo Schetynie, komuś kto zajmowało to stanowisko wcześniej. I co oni by panu powiedzieli? No, zaczęłoby się taka troszeczkę, takie, taka wata dyplomatyczna. Ważny duży sąsiad. Współpraca, ważny duży sąsiad, historia. Nie? A ja panu powiem krótko: bezpieczeństwo, takie są czasy. Mhm. I nie ma żartów. Nie? Tak jak już spokojnie już nie będzie. I, i, I na razie nie wygląda, żeby miało być spokojnie, dopóki te procesy w Rosji, o których rozmawialiśmy, nie, 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 nie staną się rzeczywistością w pełni. Czyli mógłbym odpowiedzieć tak, chociaż to byłoby uproszczenie ale prawdziwe. Mhm. Bezpieczeństwo, czyli da się powiedzieć jeszcze bardziej na proste wyrazy, produkcja amunicji. Mhm. Musimy być bezpieczni. To nie tylko amunicja, w naszym przypadku to ochrona przeciwrotnicza, no, różne elementy tego bezpieczeństwa ochrona granicy, mhm. y współpraca z naszymi partnerami na północy. Y Niesamowite, że takie rzeczy mówimy w 2024 roku, w centrum Europy. Bo niesamowity jest byt człowieka. Polityka jest tak długa jak człowiek jest świadomy mhm. tego, że jest człowiekiem i pewne mechanizmy się nie zmieniają. To nasza pycha jako ludzi powoduje, że myślimy, że osiągnęliśmy, Z... że zbudowaliśmy tę naszą wieżę Babel do nieba. Tak, że zamknęliśmy na Starym Kontynencie etap wojen, tak? Że nie ma wojen, że nie ma nienawiści, mhm. że możemy o tym nie mówić, że możemy o tym nie mówić w szkołach. To, wie pan, to jest gruby temat, dlatego, że on dotyczy samej istoty, takiej głębokiej, antropologicznej istoty człowieka. Wojny są, bo jest zło, Wojny są, bo ludzie zapominają, bo mają skłonność do zapominania, to zapominanie jest przecież tak strasznie ważne w naszej tożsamości, bo możemy dzięki temu funkcjonować, a jednocześnie tak straszne, bo powtarzamy błędy. I to jest dokładnie ta sytuacja, że my dzisiaj przecież my nie wiemy, czy to nie jest tak, jak w 1937 czy 1938 roku. Może tak, może nie, nie wiemy. Ale ja jako historyk czuję. Że muszę to przypomnieć hmm. na przykład w tym programie. Tak. Może jest tak, że kiedyś będziemy mówili o tej naszej spokojnej rozmowie, że się kiedyś gdzieś spotkamy mm, po latach, i będzie już w jakaś inna sytuacja, i pan powie, pamiętasz, jak byłeś tam wtedy w tym programie, właśnie o tym, żeśmy rozmawiali? Nie? Takich dyskusji przecież jest mnóstwo. Kiedy spotykam Marię Górską, z którą robię te audycje, które mm, mówią o relacjach polsko-ukraińskich, to mówię, Mario, pamiętasz, jak z tobą, o twoim mężem Pawłem? Chodziliśmy jeszcze kilka lat temu po Wierchowinie, jak jedliśmy ser od hucułów, jak piliśmy wódkę, jak spędzaliśmy wolny czas. A teraz wtedy, wojna. A teraz jest wojna, to jest nie do powtórzenia teraz. Nawet gdybyśmy tam pojechali na tę połoninę, e, gdzieś tam siadami Stanisława Wincenza, to i tak byśmy przecież nie, nie czuli się bezpiecznie i nie czuli, że możemy to tak swobodnie robić, jak, e, jak kilka lat temu, prawda? Że siadaliśmy na tej połoninie, że tam wypiliśmy, że kupiliśmy w bacówce e, bryndzę do domu, ser na miejscu zjedzony, e, no i tak dalej, i tak dalej. Że odwiedzaliśmy te same huculskie rodziny, które m, wypasają... Owce tam na tych halach. To jest, przecież, ja panu nie opowiadam rzeczy sprzed II wojny światowej, ale mówię panu o rzeczach naprawdę sprzed wojny. Nie? I to wszystko tak może być. I taki też inny mój obraz ulubiony, bo przez te obrazy się dociera do wyobraźni ludzi, żeby to otworzyć, żeby. I mówię to z taką pasją, bo jeżeli otworzymy wyobraźnie ludzi, to jest łatwiej uniknąć wojny. Jadę sobie do Kijowa wtedy, kiedy była ta pierwsza wizyta premiera Tuska. Porozmawialiśmy chwilę, potem każdy poszedł do, swojej, do, swojego, tam, do swojego przedziału. Otwieram net i taki, czytam taką historyjkę, która obiegła świat, że ponieważ ustalił się front rosyjsko-ukraiński, to już się pojawiły na linii frontu szczury i myszy i jakiś tam dziennikarz pisze tak jak w pierwszej wojnie światowej. I on miał taką intencję, jak rozumiem, żeby powiedzieć, że ponieważ tam długo stał front, to front wschodni o tym mówimy, prawda? Przy tam od 15 roku, raz ci, raz ci, ale nikt nie był tak silny, żeby go wyraźnie wzruszyć. No to on chciał, ten dziennikarz, powiedzieć, że tak się wszystko ustaliło. A ja bym powiedział: Ej, ale jeżeli naprawdę tak uważasz, to wiesz, co było później? Że później już nie było tamtej Europy ta Europa, która jeszcze wydawała się być otoczona tym, czy, czy zabezpieczona tym frontem wschodnim w jakimś sensie nie? W, w 16 roku, ale już w 18 pod koniec w ogóle wcale nie istniała, jej nie było już. Więc może być i tak, może się zdarzyć i tak, że w Stanach wygra ktoś, nawet nie Trump, tylko ktoś, kto naprawdę wycofa tak duże poparcie dla Europy. Czy Europa jest dzisiaj gotowa na to, żeby sobie sama poradzić? No nie jest. No właśnie. Może być zupełnie może mm -hmm. być jakiś inny świat, mm -hmm. którego jeszcze nie widzimy. A myśląc obrazami, czy taki obraz ma pan w głowie, w sercu, i czy taki pan dopuszcza na przykład rodzinne wakacje rodziny pańskiej rodziny na Krymie? Jestem pewien, że Krym będzie tam, gdzie jest. Czyli będzie ukraiński. Myślę, że. Będzie kiedyś taki czas, że Krym będzie bardzo bogatą częścią Europy, ponieważ Krym, który i tak ma autonomię, o tym mało się mówi, ale w ukraińskiej konstytucji Krym jest autonomiczną republiką z oddzielnym parlamentem i oddzielnym rządem. Do tego jeszcze Ukraińcy są gotowi dać więcej autonomii dla Krymu, dać taką autonomię tylko dla Tatarów, dla grupy, dla narodu tatarskiego. Rozmawiałem o tym ostatnio, był w Warszawie Mustafa Dżemilew. Jeden z sumień Europy można powiedzieć. Człowiek, który przeszedł wszystko najgorsze, co spotkało Tatarów krymskich. Więc akurat to, sobie wyobrażam, powiem panu, że często o tym myślę: akurat tu pan trafił, że będzie taki czas, kiedy Krym będzie naprawdę bogatą częścią Europy przez tę swoją autonomię po wojnie. Po, po tym, jak w Rosji ten imperializm się zapadnie, bo się zapadnie, Krym będzie częścią Ukrainy, dość autonomiczną, bo tak jest w konstytucji ukraińskiej, i będzie moim zdaniem bardzo bogaty i będzie super miejscem na wakacje. Byłem, byłem wiele razy na Krymie, gwarantuję panu, to, jest, to będzie bardzo dobre miejsce na wakacje, jeżeli ktoś nie popełni tego błędu, który popełniono w 90-tych latach, to też Ukraińcy popełnili, Że Krym trzeba doinwestować. To będzie. Jasne, super perspektywa. Jeszcze powiem panu o jednym marzeniu. I to naprawdę jest takie moje marzenie, o którym nawet z się rozmawiałem. Chciałbym pojechać na Syberię. O ja od wielu lat jestem na, na krótkiej liście i tam raczej nie powinienem się pojawiać w Rosji. I wiem, że jak jest Putin, jak jest to wszystko, to nie pojadę. Ale marzę o tym, że będzie inna Rosja, że będę mógł jeszcze raz w życiu pojechać. Tak jak jeździłem wielokrotnie koleją transsyberyjską. I zobaczę, nawet mi tak nie zależy na Moskwie czy Petersburgu, ale na Jakucku, Jakucji, do których tam, no, tam się koleją nie dojedzie, ale do, do, do Irkucka mogę. Tam, gdzie, jeszcze, gdzie byłem w młodości i chciałbym po prostu tam jeszcze... Krótka lista, czyli przegraża pan granice Federacji Rosyjskiej i aresztowanie, tak? No, ja chyba nie powinienem przekraczać granicy Federacji Rosyjskiej. <grywa> Wracając do, do. No, bo wy, dyplomaci, różne y, czasami zawiłe sprawy musicie na, ładnie nazywać. I teraz zastanawiam się, czy nawet w waszym dyplomatów języku nazywacie Rosję wrogiem? Rosja jest wrogiem, no oczywiście. Czyli to słowo. Znaczy ja nie jestem dyplomatą, jestem bardziej politykiem, y, naukowcem dyplomatą to tak naprawdę minimalnie, nie? zawodowo nigdy nie zajmowałem się dyplomacją. Nawet bycie wiceministrem spraw zagranicznych politycznym to przecież nie jest taka e, ściśle rzecz ujmując dyplomacja. Nie? E, nie mam obaw, żeby nazywać wroga wrogiem. Putin jest wrogiem, zresztą deklaruje się, jest wrogiem Polski. On ma, To jest zresztą ciekawy wątek, bo Sławomir Dembski policzył, że Putin... Są w ogóle takie dwie liczby, które dobrze określają nasz czas. Donald Tusk w swoim wystąpieniu w ekspoze przed Sejmem użył 35 razy słowa Ukraina, Ukraińcy w pozytywnym odcieniu. A Putin w tym słynnym wywiadzie dla. Jak się nazywa ten dziennikarz? Bo mi wyleciał z głowy Carlson Tucker. Tak, Carlson Tucker. Dla niego o Polsce i Polakach mówił 34 razy z niechęcią. Bardzo podobna liczba. Tak, ale 35 zwycięża to dobre zwycięstwo, no. jest więcej. Ale 34 razy mówił o Polsce z, z nienawiścią, niechęcią, obciążając Polskę czymś, za co Polska nie jest winna, zniekształcając historię polską, kłamiąc. Dlaczego ja mam szukać jakichś słów? Słusznie. On jest wrogo nastawiony do Polski, z mhm. wrogiem. Tak, Rickard który pokazywał, jak łatwo robi się tanie zakupy w rosyjskim supermarkecie, jak piękne są. Moskiewskie stacje metra, kiedy dziennikarz Fox News dzisiaj 20 milionów osób chyba tego wywiadu na Twitterze prowadzi swój program. Mm. No tak, ale wie pan, pojechać do Moskwy, faktycznie są ładne stacje metra. Znam Moskwę dobrze i co z tego, nie? Ale do, Carson dostał tubę mocną. Nawet Putin go potem poniżył, Putin. mówiąc w jakimś wywiadzie dla miejscowych mediów, że to był miękki wywiad, bo pytań nie było ostrych. Nawet <laughs> ale myślę, to, to się że, nazywa poniżenie. Myślę, że Myślę, że przedobrzył. Myślę, że jak jest, ktoś jest zdecydowany wykonać taką fałszywą misję, to często przedobrzy. Myślę, że Carson przedobrzył, w tym sensie, jak to się po polsku mówi, czyli zaszkodził. Myślę, że zaszkodził też Donaldowi Trumpowi, bo zdaje się, że zbliżył Donalda Trumpa do Putina za bardzo, jak na amerykańską opinię publiczną. Mhm. No ciekawe. No O tym sobie pewnie jeszcze dzisiaj powiemy, co się w Stanach w listopadzie wydarzy, ale słowo, które mnie zaintrygowało, którego pan użył, to amunicja. Mm. Mamy ono je... mi dźwięczy, bo ono jest z wiersza Jasińskiego, z powstania warszawskiego. Nie klaskujcie nas, nie, nie chwalcie klasków nas. Klasków nie trzeba, żądamy tak. amunicji. Żądamy amunicji. Mm, oni żądają amunicji, ale nam też by się przydała. Amunicja służy do odstraszania. Tak. Zdolność do odstraszania polega na tym, że drugi wie, tak. że ty możesz oddać. I o to chodzi. Przygotuj się na wojnę po to, żeby jej nie było. To są takie stare rzeczy, stare historyjki, prawdziwe, nie? takie stare hasła, prawdziwe, to chodzi o odstraszanie. Tak, ale dzisiaj w Europie, w Polsce także nie ma tyle amunicji. Nie ma, ale mam nadzieję, że się uruchomi. Już teraz komisarz Thierry Breton, Chodzi o tego i troszkę mu się udało. Bo to my przywykliśmy, żeby tak krytycznie mówić, nawet zwolennicy Integracji Europejskiej to przywykli, że tak o, o Komisji Europejskiej Unii Europejskiej to raczej tak krytycznie. A, czy... A to nie ja bym powiedział, że nie tak krytycznie, dlatego że nie mu się trochę udało tej amunicji już uruchomić. To chodzi o tak, chodzi o to, żeby uruchomić przemysł, uruchomić produkcję, to daje zresztą różne inne efekty, yy, pozytywne dla gospodarki, Rosja przeszła na gospodarkę ściśle wojenną i tutaj też trzeba zastos zastos zastosować to rozwiązanie. Może to, to nie jest tak, że Unia przejdzie na gospodarkę wojenną, ale no, takie pewne elementy yy, muszą być. Dodatkowo, mówiła o tym Urszula von der Leyen. Yy, Powstanie Urząd Komisarza do Spraw Obrony, czyli będzie taki europejski minister. No Kiedyś byśmy powiedzieli minister wojny, teraz powiem minister obrony, w czasach, kiedy się delikatniej te rzeczy nazywa, ale będzie taki. Ee, taki... No minister obrony, bo, 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 bo nieprzyjaciel wojny wywołał. Czy, czy w Polsce też rozruszamy produkcję amunicji i może właśnie, no może trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Trzeba mówić o gospodarce częściowo wojennej. No ja to robię. Nie wszyscy, niestety. Ja to robię, bo widać, że. To, że bezpieczeństwo tego wymaga, to znaczy też społeczeństwo musi być. No bo my bo, tego nie my, Wojna. Bo cały problem polega jeszcze. na tym, że wojna nie jest daleko. Ja mam, mhm. e, mam taki, taki z tym problem, że rozmawiam z amerykańskimi politykami przykładowo. i mówią im, słuchajcie, to nie jest daleko wojna, musicie to wziąć na poważnie. W sensie czy, czasu, tak? Czy miejsca? Nie, i miejsca. Mhm. Bo ona dotyczy. Interesów amerykańskich w Europie, czegoś, co jest przecież jak ręka w rękawiczce, jest ta Europa ze Stanami. To nie da się, niektórzy mówią, to teraz rozdzielmy. Nie? Tam czasem Francuz, jakiś tak powie, czasem Amerykanin, każdy ma tam swoje, bo Francuzi, kiedy mówią autonomia strategiczna Europy, to czasem mają dobre intencje, ale są też tacy Francuzi, którzy myślą, a wreszcie zrealizujmy tę wizję de Gaulle'a, taką oddzielnej Francji. Nie? Amerykanie mówią czasem, niech się Europa bardziej zbroi, czyli niech tam daje te 2% na zbrojenia, ale i Czasem to są dobre intencje, bo ma być, ma mobilizować, ale to samo czasem znaczy coś złego, bo oznacza po prostu powrót do amerykańskiego izolacjonizmu. E, natomiast tak naprawdę Zachodnia Europa i Stany od końca I wojny światowej, właśnie to ciekawe, że coraz częściej wracamy do I wojny światowej, a nie drugiej która coś zmieniła w naszym świecie, to są jak ręka w rękawiczce, nie? To, jest, to nie da się tak łatwo po prostu wysunąć, powiedzieć dobra, to już, to już jesteśmy daleko, nie? to sobie sami. Tak nie jest. Więc, yy, yy, więc mówię, mówię, ta wojna nie jest daleko, ale potem przyjeżdżam do Polski, czy jestem tutaj, yy, rozmawiam z moimi bliskimi i czasem widzę, że ludzie z u nas nawet uważają, jakby ta wojna była daleko. Wojna nie jest daleko. Wojna trwa długo, nasz mechanizm, nasza głowa pracuje w taki sposób, że nas trochę zabezpiecza przed stresem, więc my się do tego przyzwyczajamy, my przywykamy. Wojny tak działają, nawet w czasie II wojny światowej w Warszawie przecież toczyło się normalne życie, przecież funkcjonowało. funkcjonowało ale funkcjonowały też wiele elementów normalnego życia społecznego, religijnego, rodzinnego, ludzie się kochali, nie wiem, nie obchodzili pewnie wtedy walentynek w Polsce akurat, ale mhm. wszystko robili tak. coś, co normalnie ludzie robią i tak jest też teraz. Ale czy ma czy, czy pan taką pewność, że wśród kolegów polityków, szczególnie tych, którzy rozdają karty, którzy dzisiaj rządzą, jest podobne przeświadczenie? Czy, czy Kowal uchodzi za trochę takiego wariata, który straszy wojną, tak jak ta Polska na łonie Unii Europejskiej, która straszyła wojną, ale my tam coś tam wiemy, ale no nie przesadzajcie. Jest ta świadomość? Każdy musi robić to, co do niego należy, nie wszyscy zajmują się tym tematem, którym ja się zajmuję, czyli polityką wschodnią. I nie wszyscy. Znaczy, ja robię zgodnie ze swoim sumieniem. Zawsze pilnuję, żeby tak mówić, żeby nie straszyć, a mobilizować. Tak. Czyli jeżeli teraz nas ktoś słucha, to mówię mu, popieraj. Rozwój przemysłu. Popieraj produkcję amunicji, zmieniły się czasy, trzeba to zrobić, bo to cię zabezpieczy przed wojną. Po A... prostu. To nie chodzi o to, że straszę, to chodzi o to, że mobilizuj. Mhm. Tuska trzeba mobilizować, czy on czuje? Bardzo dobrze czuję, no to widać w jego wypowiedzi. Czyli nie trzeba. On zna powagę sytuacji. I to, że wojna jak pan mówi jest niedaleko. I to i jeszcze więcej, myślę, że premier Tusk ma. Wyczucie, na ile sfer życia wpłynie ta sytuacja, że będziemy więcej wydawali na służby specjalne, na ochronę granicy, na walkę w sferze informacyjnej czy obronę w sferze informacyjnej. Mhm. Powiem panu tak, my będziemy innym społeczeństwem za kilka lat. Tylko że zmiana społeczna też następuje. Prawie nigdy historia nie dzieje się w taki sposób, że coś było wczoraj, a jutro tego nie ma. Tylko najczęściej to są procesy. Ponieważ to są procesy, to też jest związane z naszą głową, z tym, jak przyjmujemy historię. Pan Bóg nas tak stworzył, żebyśmy nie, nie zwariowali od tych zmian, więc nawet jeżeli Pan Bóg daje nam duże zmiany, to właśnie opatrzność prowadzi to tak, że tak trzeba małymi, małymi kroczkami, żeby nas spokojnie to przyjąć. Mhm. Ale my jesteśmy już w procesie tej zmian. A jak, jakim będziemy społeczeństwem za chwilę? W jakim innym, w jakimś sensie innym? No to trzeba sobie jakieś modele, ja sobie zawsze jakiś model wyobrażam. Nie? Mhm. Może będziemy trochę jak społeczeństwo Izraela, blisko państw, które przez, przez dziesiątki lat w społeczeństwo Izraela funkcjonowało, blisko bardzo wrogich, wrogonastawionych nastawionych potęg. Nie? Może będziemy, no jakoś tak trzeba to sobie wyobrazić, że będziemy państwem demokratycznym, może nawet silniejszym. Dużo większą rolę będzie odgrywało wojsko i to, co się dzieje wokół wojska, rodziny wojskowych i tak dalej. Te czasy, kiedy wojsko było od parady. Myśmy mieli takie, wie pan, to jest, tutaj jeszcze wrócę do tego, to jest koniec naszej Belle Époque, jest taki podtytuł. Nie? Czyli ta Belle Époque, to jest, ja się tak sobie wymyśliłem, że to może być nawiązanie do Belle Époque, którą miała Francja i Niemcy po wojnie francusko-pruskiej. Aż do I wojny światowej, de facto, czyli czas największych wynalazków, największego takiego e, dopalenia. Nie? Myśmy mieli takie coś po 1989 roku. Europa Środkowa, Polska szczególnie. Mm -hmm. Mieliśmy taką swoją piękną epokę. I to się skończyło. Której, I to się skończyło. To akurat się już skończyło. Znaczy, jeżeli ktoś ma, I to się skończyło pod każdym względem, także w polityce wewnętrznej. Nie ma tego. Warto sobie czasem powiedzieć, że już czegoś nie ma, żeby zacząć coś nowego. Ale co to w praktyce oznacza dla kogoś, kto ogląda teraz program Didaskalia i pracuje w jakiejś fabryce. Czemu ten program się nazywa Didaskalia? No bo. bo Didaskalia to jest tak, jakby. No proszę wyrazić te wątpliwości. Bo tu mówimy tu o zasadniczej sprawie, nie? Mam takie wrażenie, bo, bo że. Mam wrażenie, że jesteśmy w programie, który się nazywa Didaskalia, a mówimy o zasadniczych kwestiach. Pan mnie pyta i się czuje w ogóle taki nieprzygotowany nawet trochę, dlatego że miałem wrażenie, że pan będzie mnie tam odpytywał. Jakby tam mówili, o czym pan rozmawia, no to myślałem, że pan będzie. Że cały cały program będzie pierwszy o, o, o blokadzie, potem jeszcze o czymś, a potem pewnie jeszcze o, o pochówkach na Wołyniu, czyli o ważnych rzeczach, ale myślałem, że takich bardziej no, gorących, nie? A, a, tu jest tak a poszło w takie, że nie żadne didaskalia, tylko taki szeroki plan, bym powiedział. Didaskalia, czyli z, z greki trochę instrukcja, nie? Trochę takie wytłumaczenie, no nie tylko detale i szczegóły. Jak grać, tak? No, jak się trochę, zachowywać? A, jak, a właściwie jak czytać ten szeroki obraz. Zapraszamy ludzi, którzy wiedzą o sprawach, o które pytam więcej niż inni i oni mogą, jak tym światłem Jupitera, te detale nakreślić i trochę pomóc widzom wyjaśnić, jak czytać ten główny akt dramatu. No, i mam nadzieję, że Pan nam. Ja słyszę to, mam nadzieję, że Państwo się ze mną zgadzają. Te didaskalia nam wyjaśnia, naświetla nam te szczegóły, jak czytać wydarzenia, jak czytać moment, w którym się znajdujemy. didaskalia, kiedy jest w tekście dramatu, nie? No to tutaj, tutaj światło, tu tak, przesuwaj, nie? Tak, tak może to tak. To, nie, że gorsze, że mniej ważne, tylko jak rozumieć, jak czytać to, co się dzieje. My, my mamy te gazety te pierwsze te nagłówki, te pierwsze strony, stronę główną Wirtualnej Polski, to wszyscy mamy, ale nie wszyscy doskonale je rozumieją, te pierwsze strony. Każdy może to przeczytać, ale nie każdy zna szczegóły, nie każdy wie, jak czytać te najważniejsze wydarzenia. No tutaj naświetlamy, jak to rozumieć, co z tego wynika, jaki jest kontekst. Wrzucamy te wydarzenia bieżące, które w Faktach Wieczorem czy w 19.30 w kontekst pewien. I wy ten kontekst, goście, którzy siedzą na tym fotelu, znają i go, go szkicują. Więc niech pan bardzo serdecznie to proszę, naszkicuje kontekst widzowi Programu Didaskalia, który robi w jakiejś fabryce i, i, i się zastanawia, to co? To teraz jedna piąta mojej produkcji to nie pralki, tylko amunicja? Czy co? Co to znaczy gospodarka wojenna? Ja się z tym zgadzam, że trzeba o tym mówić i trzeba to robić. Tylko to co, co to, to oznacza? To że trzeba tu w Europie produkować więcej amunicji, taniej pewnie. Mhm. To oznacza, że fabryki, które są do tego gotowe, będą produkowały więcej i że będą na to pieniądze. To oznacza, że być może powstaną nowe linie produkcyjne, a nawet nowe fabryki. Także z udziałem państw spoza Europy, na przykład Stanów Zjednoczonych. A to znaczy, że będzie mniej, skoro będzie więcej pieniędzy na zbrojenia, prawie 4% PKB na, te, na tę amunicję. To znaczy, że będzie mniej na teatry? A to trzeba już zaprosić tutaj jakiegoś gościa od wojny, bo Am... oni się znają albo ekonomistę. Ale taki, może który... trzeba powiedzieć, że tak, że musimy się z tym pogodzić, że będzie Wie mniej pan, na teatry. To, I tak i nie, dlatego że gospodarka wtedy się nakręca. Tylko to, to byłoby ciekawie porozmawiać z ekonomistą, bo oni też mają modele i wiedzą, jak to działa, bo to mhm. wiadomo, jak działa. Rozmawiałem nie tak dawno z ekonomistą rosyjskim, który który mieszka w Moskwie, kiedyś był blisko z Putinem, czy jest daleko z Putinem, jest profesorem na Mgimo nawet chyba wciąż. Czyli to Późnia kuźnia dyplomatów rosyjskich. Dziś go spotkałem na świecie, parę słów żeśmy zamienili i on mi mówił, że ta, ta wojenna gospodarka rosyjska, to też nie jest tak, że nie wiadomo jak długo to będzie trwało. To jest tak, że można to nakręcić, są dobre Odczyty, gospodarka się napędza, ale w tym trybie nie da się bez końca, czyli po 3-4 latach, to opada. I to są doświadczenia różnych gospodarek ustawionych pod wojnę, czy to w Niemczech czy, czy, czy w Rosji w różnych okresach historycznych. I także więc kiedy mówię gospodarka wojenna, to nie mam na myśli takiego całkowitego przestawienia się jak produkcja na front. Nie? Częściowo wojenna, mm -hmm, tak. ale to oznacza, że jest tak. więcej pieniędzy w ruchu, więc niekoniecznie to oznacza, że od razu będzie te ale sprawa, Jest to, sprawa, mówimy, jest to nie, sprawa, ale chodzi o to. że... Żeby... Ale myślę, że ciekawie byłoby, nie chcę tu panu programu układać, Jasne. ale wziąć jakiegoś ekonomisty, który dobrze to rozumie, jak, jak, te, jak te procesy wyglądają, jak się nakręca dużą produkcję. Na pewno, na pewno jest takie pojęcie, jeszcze jedno trudne pojęcie autonomia strategiczna. Ono oznacza zarówno zdolność Europy. W kontekście Europy, zarówno zdolność Europy do tego, żeby się trochę samej obronić, ale też zdolność Europy do produkcji. Poka, sytuacja z COVID-em pokazała, że Europa, patrząc na nią całą Unię, całościowo, Unia Europejska, nie jest zdolna do różnych rzeczy, bo na przykład nie ma jakichś elementów do. Tak zwane do, łańcuchy do, dostaw. Czyli to są tak zwane łańcuchy dostaw. Czyli czegoś brakuje, żeby coś tutaj zmontować, żeby coś tutaj zrobić. I to też jest element autonomii strategicznej i dzisiaj w takich kategoriach się myśli. E, Patrzymy na czasy, kiedy mówiło się globalizacja, każdy wywiad, który pan prowadził, był o globalizacji. Przychodzili tacy ludzie, co to właśnie jeżdżą po różnych konferencjach i mówili: globalizacja, globalizacja. Magazyny, just in time, potrzebuje czegoś z tak, to dojdzie na czas nie tutaj. Co, co, A tak naprawdę chodziło o to, że wszyscy mieli żyć w, jednym globalnej, w jednej globalnej wiosce. Ten proces się trochę zatrzymał. Dzisiaj raczej się mówi o tym, że każdy musi być trochę samowystarczalny. Nie tylko przez COVID, ale także przez to, że jakiś kapitan określił... Z różnych powodów. Ekologicznych, przez tak. COVID, z powodów bezpieczeństwa. Tych powodów jest w ogóle dużo. Więcej, tak. niż by się wydawało, bo są na przykład też ekologiczne powody, żeby trochę mniej kupować. Czy, czy, czy koniecznie każdy, każdy musi codziennie kupować... Nie wiem, ludzie się zastanawiają nie wiem, owoce czy produkty z drugiego końca świata, tak. które muszą pokonać cały świat, jak nagle zapomnieli smaku swoich jabłek. Nie chcę tu źle zabrzmieć tylko żeby jeść tylko jabłka, a nie jeść mandarynek, mm -hmm. tylko pokazuje, że ten, ten problem ma różne oblicze. Mm -hmm. A gospodarka rosyjska, która jest teraz na oliwiona i w trybach wojennych pracuje, czy to jest tak, czy to jest jakiś argument za tym, że oni się nie zatrzymają? Dodatkowy argument za tym, że się nie zatrzymają, bo Produkują nie tylko tyle, ile się dzisiaj na froncie wykorzystuje na bieżąco codziennie, ale tworzą sobie zapasy, mobilizują ludzi i w związku z tym, skoro już powiedzieliśmy, a to nawet jak się zakończy ostra e, akcja na Ukrainie, to, to będzie trzeba powiedzieć. Przede wszystkim żyują ludzi, ludzie pracują za małe pieniądze. To w kontekście tych wizyt tego całego Takera Carlsona w supermarkecie w Moskwie pokazali mu, że przecież. Większość pieniędzy, które zarabiają y, mieszkańcy Moskwy. Nie mówię już o tych, którzy gdzieś tam dalej, w, jak to się mówi, w Głubince czy mieszkają, czy w, w głębokiej Rosji. Przecież oni wydają pieniądze, które zarabiają na jedzenie i, I na nic więcej nie i, i ubrania. Nie? Dla Amerykanów jest nie do pojęcia, nie oni nie mają pieniędzy, żeby oszczędzać. Mhm. No więc, ale, więc to jest tak, że też tak, na tym tak, polega ale, taka, taka, taka sowiecka gospodarka wojenna, jaką, czy taka postalinowska, post jaką że, 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 że buduje Putin, ona też ma swój, swoją, swój, swój, swój punkt krytyczny, gdzie dalej już nie można. Bo, ale też w tym, fotelu, w, w, w tym studiu usłyszałem, że skoro będzie milion 300 tysięcy ludzi pod bronią. to to ja je wykorzystam, tę mobilizację, ją wykorzystam. Tych ludzi, którzy już są pod bronią, i gdzieś sobie jeszcze pójdę. To jest taki argument, który bierzecie pod uwagę. No tego, który... Ale oni giną, to znaczy to. W ogóle te procesy związane z wojną i po wojnie, no to jak pan mnie pyta, co się zmieni, to się w ogóle dużo zmieni. Dlatego, że będzie dużo osób po wojnie w Rosji, a też dużo osób po wojnie na Ukrainie. Tak. Będzie już dzisiaj tam chyba, o ile pamiętam to z pamięci, powtarzam, ponad 60% Ukraiń, jak Ukraińców uważa, że odczuwa traumę po stracie kogoś bliskiego. Odczuwa traumę wojenną. 5, 6 milionów, może 7 wyjechało z Ukrainy. Dużo osób odzwyczaiło się od pracy, umieją walczyć. Te, czy te procesy, skutki tego, co się teraz dzieje, będą ba, bardzo daleko idące, ale nie będzie ich widać często z dnia na dzień. Dlatego, że właśnie to jest ten kwestia charakteru zmiany w historii i naszej pamięci dopiero jak sobie usiądziemy na spokojnie i powiemy, a pamiętasz, jak to było tam powiedzmy, 10 lat temu, to wtedy zrozumiemy, ile się stało przez 5, 10, 2 lata, a czasami przez miesiąc, bo teraz naprawdę znowu jest też przyspieszenie. Czyli my dzisiaj rozmawiamy w sytuacji. Kiedy nie wiemy, czy kongres w końcu da te pieniądze na amunicję. Kiedy i tak, to nawet jeśli da, to to jest tylko taki scenariusz, żeby wytrzymać w tym roku. Ale w międzyczasie Rosjanie uderzyli w pięciu krytycznych punktach. I, I na przykład, jeżeli nie daj Boże przełamią linię frontu, no to może się okazać strategicznie, że jesteśmy już w nowej sytuacji. Czyli na przykład, że znowu będzie problem obrony Kijowa. No nie chcę tutaj strzucnąć tych czarnych scenariuszy. Mam nadzieję, że, że tak nie będzie. Nawet tak? Obrona Kijowa? No, a przecież, no dobra, ale po co mamy rysować te czarne Niech się tym generałowie zajmą. Ale jak to jest możliwe, że oni mają tę gospodarkę wojenną, produkują te czołgi i samoloty, skoro tyle sankcji do nich nałożyliśmy? Skąd oni biorą te wszystkie rzeczy, żeby dalej budować? To trochę sztelne? jest tak, że na świecie się da omijać sankcje, a trochę jest tak, że to nie wszystko działa od razu. Mhm. No, to no, ale nie... już trochę to trwa, no, powinniśmy widzieć. Widzimy efekty sankcji, czy nie? W Rosji. Nie byłem w Rosji, więc po działaniach Putina wygląda jakby były efekty sankcji, jakby on się ich obawia. Po tym, że, że szuka, no, on szuka alternatyw, tak? Której szuka alternatyw na czego się boi, czyli jeżeli patrzymy na establishment rosyjski, który zapewne robi bardzo solidne, głębokie badania opinii publicznej, to oni się obawiają tego scenariusza. Nie, nie ma pan takiego wrażenia, że to jest wariat, który szaleniec i morderca przy okazji, Władimir P., który, który jest już w podeszłym wieku de facto i mu dzisiaj ten wiek może być tutaj problemem. No właśnie, że może dzisiaj nie... zwisa, że on. Może radykalizować. Tak. Może mieć może kalkulować, że są jakie. Ludzie, autokraci, tyrani, zwłaszcza to mordercy, mordercy, by... mordercy. Na oni których mają, są dowody, prawda? Oni często się kierują właśnie tym, żeby się zabezpieczyć. Mhm. Ich Często się mówi o jakichś takich. Nie wiem, właśnie autokratach, tyranach, że on jest patriotą, przedstawia się go w propagandzie, szczególnie jego kraju, jako ktoś, kto myśli ciągle o swoim państwie. Ja mam do tego taką, taką z kolei metodę, nie? tak jak pisałem o Jaruzelskim. On zawsze czasem może, on na pewno sobie dobrze myśli, na pewno myśli, że jest zbawcą swojego państwa, i na pewno Putin myśli, że jest zbawcą Rosji. To Poszerzam granice mojej ojczyzny. Ale po pierwsze myśli o tym, jak siebie zabezpieczyć. To jest podstawowy instynkt każdego tyrana. Jak zabezpieczyć siebie, swoją rodzinę, swój majątek. Często dlatego można rozwiązać problem tyrana, problem tyranii w ten sposób, że się mu podstawi ten samolot, niech on sobie jedzie na jakieś wyspy. Ten, ten, ten majątek wyspy, ma dalej. Niech sobie tam jedzie na wyspy bajkowe gdzieś. Mm -hmm. Zawsze jest jakieś miejsce na świecie, gdzie go chcą przyjąć i tam ugościć na 10 lat, aż umrze, ale przynajmniej oswobodzi cały naród dlatego że podstawowym instynktem tyrana nie jest nigdy obrona wspólnoty, narodu, państwa, ale jednego obrona siebie. Jak on już wie, że jeżeli on już wie, że jest zagrożony osobiście, że jego bliscy mogą mieć kłopoty, że jego majątek może zostać skonfiskowany. To on zaczyna tylko się rozglądać za tym, żeby to zabezpieczyć i wtedy zaczyna Jak mu się w tym pomoże? I wtedy się włączy zawsze to, co jest Najciekawsze w polityce, czyli czynnik ludzki, czyli nasza niedoskonałość. I ta niedoskonałość polega wtedy na tym, że on zawsze popełni jakiś błąd. Tak. I, ktoś, się, i kto, kto, ktoś mu wtedy utrudni bo, bo nie, utrudni realizację celu. Nie? I tak będzie z Putinem. Putin popełni błąd, dlatego że tak się skupi na tym zabezpieczaniu się, na tym siedzeniu na końcu stołu w czasie covid u na tym. Że w końcu popełnił. No Widzę, że Panu dużo łatwiej i chętniej przychodzi rysowanie pozytywnych scenariuszy, ja to szanuję. Tu idźmy w tą stronę, wyobraźmy sobie odbudowę Ukrainy. Jak to może wyglądać tak naprawdę? Jaka może być w tym polska rola? Trzeba trzy linie sobie wyobrazić. Taką odbudowę fizyczną, która będzie konieczna, na przykład lotnisk, które nie funkcjonują, są oczywiście zbombardowane. Modernizację, bo to nie będzie przecież odbudowa do stanu, w jakim zostało zburzone. Będzie lepsze. Będzie lepsze, bo Nowsze. będzie nowocześniejsze, bo zawsze tak jest. Bo coś się na świecie hmm. zmieniło, bo, bo Zielony Ład będzie bardziej ekologiczny, bardziej energochłonne. Tak będzie. I trzecie, równolegle, negocjacje z Unią. My zapominamy o tym, że negocjacje są balsamem samym w sobie, dlatego że powodują, że państwo, które negocjuje, staje się bardziej takim puzzlem, który pasuje do Zachodu. Pod każdym względem prawa budowlanego, budowy okrętów, handlu. No, prawie każda dziedzina, którą sobie wyobrazimy, jest w jakiś sposób wtedy powiązana z tym z zachodem. I te trzy elementy będą, będą się działy równolegle, i to będzie bardzo, to będzie bardzo skomplikowany taki, no, bardzo skomplikowany proces. Skąd wziąć na to wszystko pieniądze? Wie pan co? Tak jak się temu przyglądam, a szykuję się do tego, żeby tym się w, w Polsce zajmować, takie osoby, które zajmują się tylko odbudową Ukrainy, mają to jako szczególne zadanie, może nie tylko, to jest i we Francji, i w Niemczech, i w Stanach. Um, to chodzi o to, nie żeby pieniądze były, bo ludzie, którzy będą chcieli zainwestować, to znaczy, pierwszy warunek, że ta wojna nie pójdzie za daleko. Bo oczywiście można każdy kraj zdewastować do takiego poziomu, że potem już trudno jest go uruchomić. Na przykład i na lata jest taka stagnacja. I teraz, ja, teraz trochę mnie pan podpuścił w pozytywny scenariusz, a ja pobiegłem do negatywnego. Nie? W każdej wojnie jest taki. Bo, bo mówi się tak: wojna hmm, powoduje, że. Ludzie się potem mobilizują, jest skok w Niemczech Niemcy są przykładem. Po każdej wojnie u dwa-trzy lata, i już skok gospodarczy, dużo dzieci, wszystko jest, wszystko idzie, rośnie. Nie? Cudownie, jakby tak było na Ukrainie. I. Jeżeli ta wojna nie przekroczy pewnego punktu krytycznego, to jakoś tak będzie na Ukrainie. Jakoś tak. Mhm. Oczywiście, każda wojna, szczególnie ruska wojna, gdzie Rosjanie mają skłonność do nadmiernej brutalności do tych aktów ludobójczych, no, różne rzeczy do kompletnego, zniszczenia. Tak, do kompletnego niszczenia, może doprowadzić, że jakiś punkt krytyczny zostanie przekroczony i potem jest bardzo trudno się odbić. I Rosjanie potrafią mają na to metody, na przykład uderzenie w elitę. Polacy, my, my Polacy to znamy, bo to na przykład było po Powstaniu Styczniowym, kiedy przecież można powiedzieć, Rosjanie tam kilkadziesiąt tysięcy wywieźli na Sybię, coś też nie tak dużo, nie? Ale wybili, wiedzieli jak to robić, mają w tym już mówię to z goryczą specjalizację i oni to potrafią tak zrobić, że jak przekroczą pewien dlatego nie można też mówić, że im dłużej trwa wojna, tym potem będzie szybsza odbudowa. Niektórzy tak myślą, tak nie będzie. Też nie może być pewnego punktu krytycznego przekroczonego. Ale teraz ten pozytywny scenariusz, no to będzie, to Ukraina będzie, nie, nie będzie problemu z pieniędzmi, tam każdy będzie chciał inwestować. Ma Pan taką ziemię, to każdy będzie chciał w nią inwestować. Jeżeli Pan ma tak innowacyjne społeczeństwa, społeczeństwo ukraińskie, każdy kto zna Ukrainę wie, że w pewnych dziedzinach, jak IT, design, to są super, nie? Odczuwa takie poczucie, no, mocni są, nie? Jak się im da możliwość, da pieniądze, da wzory, Zachodnie, żeby nie byli też. No co było problemem tych ostatnich 30 lat na Ukrainie? no Też oligarchia, nie. Korupcja. Że, korupcja że Ja to nawet widziałem często jako polityk, ja nie jestem przecież jakimś, nie wiem, bogaczem czy, czy kimś, kto. Ale wiedziałem, że jak się zajmuję polityką, to mogę być niezależny nie? w jakimś stopniu. Zależy trochę od partii, od swoich koleżanek, kolegów. Wiadomo, jestem w systemie. Ale nie jestem niczym własnością. A ja często patrzyłem na takich działaczy społecznych czy zawodowych, już potem polityków na Ukrainie, kiedy oni nawet byli bardzo bogaci osobiście, ale w pełni zależeli od jakiegoś, zależeli od jakiegoś oligarchy. Trochę tak jak szlachcic kiedyś zależał od magnata. I, I to dotyczyło prawie każdego człowieka twórczego, który albo dziennikarz, albo ktoś, to dotyczyłoby też pana. Bo pan pracowałby w jakimś medium, które byłoby czymś własnością, a ten ktoś by po prostu. Masz tak, teraz śpiewać, gdzie ci tutaj gram, tak tańczyć jak moja harmonia gra. I to odbierało bardzo dużo tej energii ukraińskiej, która jest mocna, i co można zrobić, żeby tę oligarchię trochę rozwodnić, żeby zbudować klasę średnią. Negocjacje z Unią. Dać tym ludziom szansę, żeby nie zależyć, żeby dostali pieniądze na zmianę. I to pójdzie, nie? Tak. Osobiście tej... nie ma pan żadnych wątpliwości, że, że Ukraina będzie w Unii Europejskiej? Jeśli powiedziałbym, że to uważam to za jakieś prawo historii, to to po, po markistowsku by trochę zabrzmiało, ale uważam, że jest jakaś logika, jakiego, pewnego, roz... jest logika rozwoju Zachodu i myślę, że. A poza no tym, ja. To super marzy o tym, żeby Polska była bezpieczna dla Polski, żeby wreszcie, żebyśmy nie byli na tym pograniczu. No i tak będzie Białoruś jeszcze, to będzie długi, skomplikowany temat, nie? A żebyśmy wreszcie nie byli tym krajem, pograniczną, tą, tą, tą kasztelanią tą kasztelanią pobrzeżną żebyśmy byli wreszcie jak jakaś to wie pan to jest takie marzenie każdego Polaka polskiego polityka szczególnie, żebyśmy byli jak jakaś dania nie że mieszczanie się bogacą mają te swoje spokojnie, kamieniczki są nudni spokojni tak jest, spokojnie bogacą się zwyczajnie i nie, mają nie przez nie pokolenia musieli, to prawda tak i, i mogą bo mogą na przykład nie mieć amunicji nie? przesadziłem teraz trochę ale każdy polski polityk musi mieć taką wizję, że Polska po tych wszystkich trudach historii ostatnich 300 lat i po ostatnim skoku 30 lat... Trochę się nam należy. No, że się nam należy może mm -hmm. tak jeszcze ze 30 lat od świętej Bożej opatrzności mm -hmm. y, takiego świętego spokoju. No ale nie ma. Ale nie ma. Nie, znaczy wie pan co, Rosja się rozpadnie, będzie coś innego, bo najgorzej jak człowiek zaczyna myśleć, że zbuduje sobie tę wieżę Babel i że to wszystko on ustawi, i że będzie tak, jak on chce. Nigdy tak nie będzie. Historia tak nie działa, człowiek tak nie działa, świat tak nie działa. Rozpadnie się Rosja, nie będziemy tym musieli się zajmować, będzie jakaś inna demokratyczna, Rosja trochę <coughs> mniejsza, zresztą i tak duża, będzie z czymś innym problem. Z głodem. I zazwyczaj nie wiemy z czym, bo teraz coś powie no, z Chinami. No To nie wie pan, nie trzeba meternicha, żeby powiedzieć, że jest Chinami. No, Zmiany też, klimatyczne. Będzie klimat, będzie. E, migracja z południa świata. Będzie, na może będą choroby, może będą wirusy, może będzie e, 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 antybiotykooporność. Tego nie wiemy do końca. I na tym właśnie polega piękno i, i, i tragedia ludzkiego losu w historii, nie wiemy, no, jak mówię, dzisiaj to każdy, każdy jest meternichem i mówi, że, o, wiadomo, Chiny, Indie. To może być zupełnie no, piękna puenta i ogólna, ale idealnie byłoby teraz zakończyć, ale chcę jeszcze zapytać o Stany Zjednoczone i o tę wyjątkowość wizyt Dudy i Tuska, jednocześnie u Bidena. Naprawdę to jest takie wyjątkowe, że dwóch zaprasza? No, rzadko, rzadko się zdarza. To jest taki mocny sygnał. Nie? No właśnie, jaki... To ma wymiar czy, czy... protokolarny, Aha. że normalnie to w Stanach tak, tak działa, że partnerem dla prezydenta jest prezydent, partnerem no dla premiera jest wiceprezydent. Tak. Ale czasami w wyjątkowych momentach historii, szczególnie jeśli premier i prezydent są z innych obozów politycznych, to Podkreśla się, z... Podkreśla się. Trzeba by sprawdzić. Wydaje mi się, że na przykład tuż po 1989 roku było ze dwie takie wizyty Mazowieckiego z Jaruzelskim. Ponieważ Jaruzelski był z tych starych czasów i tak dalej, ale jakoś tam część społeczeństwa reprezentował przecież. Ale to jest taki symbol historyczny na za zasadzie 25-lecie wstąpienia do NATO? Czy Wie to jest... pan, co teraz jest tak gorąco, myśmy całą godzinę o tym rozmawiali ponad, że tam na symbole to będzie 5 minut. Oni no sobie powiedzą, pogratulują 25 lat, NATO super. No pamiętamy, pamiętamy. Będzie wspomnienie hmm. Madeleine Albright, Bronisława Gremka zapewne, a potem będzie rozmowa o strategii. I o tym, co tu i teraz, i o tym, co w, w Ukrainie. A co może zmienić, co mogą zmienić wybory w listopadzie w Stanach Zjednoczonych? Chciałoby się powiedzieć, i tak byłoby, tak byśmy sobie powiedzieli 10 lat temu, nic. To nic znaczyłoby, że troszkę. No bo przyjdzie albo inny prezydent, albo nawet ten sam prezydent, ale będzie prowadził trochę inną politykę, bo przecież polityka pierwszej kadencji Reagana była inna niż drugiej kadencji Reagana. Albo się zmieni partia demokratyczna na republikańską w Białym Domu, ale to też by znaczyło nic, czyli w rzeczywistości niedużo by to znaczyło. A dzisiaj w Stanach znowu doszły do głosu te nastroje izolacjonistyczne. To jest część amerykańskiego myślenia politycznego to może grać rolę, może się odezwać w postaci wyboru Trumpa czy jakiegoś kandydata czy, jakiegoś, czy jakiejś grupy wpływowej już teraz w kongresie osób, które mówią nas to nie obchodzi, co się dzieje w Europie. To jest głupie oczywiście, to jest krótkowzroczne, my mamy prawo i robimy to, mówić nie macie racji, zresztą także publicyści republikańscy mówią republikańskim politykom, Ej, stary, jeżeli nie chcesz wydać pieniędzy na Ukrainę, to znaczy, że fabryka w Alabamie nie będzie produkowała i tam nie będzie miejsc pracy. Także to Mark Thyssen na przykład tak pisze. że uważaj, co mówisz. Nie? Są nawet takie bardzo praktyczne argumenty, ale nie o takie mi chodzi. Chodzi mi o te argumenty poważne z tak, zakresu bezpieczeństwa. Duże tak, argumenty tak, z zakresu bezpieczeństwa. A może z perspektywy historycznej byłoby to błogosławieństwo dla Europy? Europa nie jest dzisiaj na to gotowa. Nawet na taki szok. Znaczy, taki szok by nie wywołał pozytywnych efektów. Ale nie życzmy Europie szoku, naprawdę. Europa już, jak mówił papież Franciszek, jest taka. Kiedyś ktoś się wkurzył, że to ten model jest przywoływany model starszej kobiety, więc weźmy model starszego mężczyzny. Europa jest już taka dostojna, ma swój wiek i, i ten stary Europejczyk, wyobraźmy go sobie, już trochę schorowany, uzależniony od. Dobrej opieki zdrowotnej, dużo zrobił dla świata, nie zasługuje na to, żeby go teraz tam pogonić. Nie? Niech ta zmiana będzie lepiej, naprawdę. Ja jestem za tym, żeby Europa była silniejsza, żeby była bardziej autonomiczna, ale niech ta zmiana będzie bardziej jest to krok po kroku, bardziej ewolucyjna. Spokojnych zmian dla seniora. Życzymy. No i wakacji na Krymie, i może nawet kiedyś na Krymie, za, za który za hotel, czy lody dla dzieciaków zapłacimy euro. No bo to tak będzie. Tak będzie? No tak. Za naszego życia? Ta, tak, tylko że najgorsze, bo to, że kiedyś tak będzie, to ja jakoś mam to w głowie, że to jest możliwe. Najgorsze, ale nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ja zwariowałem, jestem takim optymistą, bo uważam, że czekają nas bardzo trudne momenty w tych najbliższych latach i to będzie grubo. Ważne, żeby Państwo też byli tego świadomi w pewnym sensie byli na to przynajmniej mentalnie przygotowani albo słuchali ludzi, którzy przygotowują, byśmy wiedzieli, że coś takiego się może wydarzyć i pewnie się Czyli wydarzy. Wakacje na ukraińskim Krymie. To będzie. Pięknie, piękna perspektywa. Może się tam spotkamy na te wakacje. Jestem pewien, że tak będzie. Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, profesor w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, historyk, politolog i przede wszystkim, jak samo sobie lubi myśleć, Muzanik. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Na szaro, bo szarość jest, proszę Państwa, kolorem mhm. prawdy, jak swego czasu powiedział noblista. już Wyżga, dziękuję za tę didaskalia i do zobaczenia w niedzielę.